Siemaneczko, jestem Pepe Team Games, witam was na moim 12. Dzisiaj będziemy się sobie soję. Nowym zestawem, proszę państwa, nowym zestawem, czyli Bernardina. Aby, tak jak wspomniałem, miała być nowa Berna, znaczy ogólnie nowy zestaw. Taki zestaw sobie zakupiliśmy. Ale, Berna, ale jest nowy siewnik, czy nowy, nowy, a ogólnie używany. Jest to Amazonka D9 4000. To jest taka Amazonka kupiona. Cały zestaw kosztował mnie, żeby mnie zabrać, 45 500. Myślę, że miałem dobre pieniądze. Tylko takie pieniądze ogólnie miałem, bo w poprzednim odcinku, jeśli wiecie, no nie było ich aż tak dużo. Ale to już będę mówił, jak będziemy sobie to obsiewać, żeby łata to nie stała. Więc odpalamy maszynerię, oczywiście GPS-a załączamy, no i lecimy. Pieniądze, proszę państwa, były mianowicie 13 600 zł zarobiłem ze sprzedaży słomy. Miałem tego tyle, że mogłem sobie pozwolić na to, by po prostu ją sprzedać. To jest pojemne. Więc postanowiłem ją sprzedać. Po drugie, sprzedałem zestaw przyczep. Dałem zestaw przyczep tych moich właśnie autosanek, czyli autosanek już ogólnie na gospodarstwie nie posiadały. Koszt 27 tysięcy zarobili przyczep. No i miałem dobre pieniądze. No jest to już tam dalej 37 tysięcy 500. No i oczywiście cały zestaw powoł 7, co dało nam łączną kwotę właśnie na koncie 50 tysięcy złotych. Idealnie omytka 50 tysięcy. Więc no powiem tak, no jest miałem dobrze. Ja sobie dobrą, zobaczymy jak to będzie po tych schodach. Amazonka myślę, że się sprawdzi. Wiem, że powinien ktoś powiedzieć za tanio. Ale szczerze patrzyłem za tymi barnami aktywnymi w internecie, patrzyłem za tą Amazonką. Mam około 3 dni kosztuje, bo tu jest po wszystkim pomieszany zbiornik i tak dalej. Znaczy skrzynia słowa i ten. Ale ogólnie sama barna później kosztuje jakieś, nie wiadomo, jak drogich ich pieniędzy. I to mnie trochę szokowało. Nie dlatego mam taki zestaw, by sam... Sama barna kosztowała mi 3 nie sama barna, tylko 7 kosztowała mi 3 dychy. 15 tysięcy sama barna. Więc myślę, że są to naprawdę fajne pieniądze. Adekwatne do stanu, bo to wiadomo, tam są parę mankamentów, które będzie trzeba to pewnie zniwelować. Tam olej w przekładni tam pokombinować, bo na pewno... Wiecie, tu jest poprawiane tak czy tak. To jest tylko tak, żeby to przeruszyć, a co nie to popalić, to będzie poprawiać trzeba w tym pięknym naszym zestawie teraz. Myślę, że za pieniądze, no nie jest tragedii. No, powiem szczerze, no, liczyłem kupić talerzówkę. Nie ukrywam, kupić agregat zestaw talerzowy, czyli wolna talerzowa z hydropakiem. Znaczy, wolna, no, wolna talerzowa z hydropakiem. Właśnie, silnik army, tak sobie myślę. No, jednak wolna aktywna troszeczkę jest lepsza, ogólnie pod względem wagi, bo ona jest jakoś ciężka, a przynajmniej znaczy inaczej, to bym teraz tak nie zrobił. Ona jest cała stosunkowo też ciężka, ale nie ma tego wyciągnięcia. Tak powiem, że ten ciężar jest jeszcze bardziej wysunięty. Więc tak postanowiłem tak właśnie wziąć i zrobić. Więc myślę, że to nie ma jakiejś tutaj tragedii pod tym względem. Trzeba się po prostu porozwijać. Ogólnie też pewnie będę chciał na zakupem jakiejś fajnej talerzówki właśnie z depakiem. Po to później, żeby no móc coś z tym kombinować. Tego nie ukrywam. I będziemy się tu jakoś bawić. Ogólnie odcinek ostatni z kwietnia. Mam nadzieję, bynajmniej, ale zrobię, co zrobię poza, można powiedzieć, nagrywaniami. Powiem szczerze, dużo. Przetrenowałem sobie wszystko. Co miałem właśnie pożycie. Przetrenowałem, bo potem rzuciłem do wiadoma. Tak będzie kolejność, że wapno i przetrenowałem. Ale co najważniejsze, odzyskałem save'a. Bo powiem szczerze, coś stało się, znaczy coś, nazwę powiem co. Odjebało mi się z komputera.
Robiłem sobie aktualizację z sterowników karty graficznej. Mówię, będę miał elegancko, będzie mi to chodziło i będę mógł sobie komfortowo, później może lepiej to gdzieś tam obejrzeć studio itp. itd. Będzie lepiej chodziło. A tu cikus. Robi mi się mankament taki, proszę Państwa, że musiałem pomatować komputer. Po pierwsze, BIOS w ogóle nie widział mi, komputer nie widział BIOSu, nie mogę wcale pendrive'a wziąć. Taki format kompa przez, mam powiedzieć, program, który jest zbudowany. Testowałem w cały komputer. Chociaż ogólnie z tym komputerem 4 dni. 4 dni. Znaczy, a udało się. I powiem tak, wziąłem, zainstalowałem, bo chodziło mi o to, że wyrzucało mi Farminga. Nie mogłem przeczytać w ogóle tego save'a. Nic nie mogłem zrobić. Kompletnie. Wyrzucało mnie w granicach 33%, 28%. Nie mogłem wcale bić. Błędy. No i co? Ja załamany mnie, kurwa, komputer trzeba nie kupiłeś. A tak sobie później kminie. Nawet tego dnia, to dzisiaj właśnie nagrywam. Padę na pomysł. A zobaczę. Bo najpierw to było to, że po formacie nic się nie zmieniło. Nic nie czytało, nic nie działało. Nawet podstawka, bez modów, bez niczego, nie było. Że boli, nie działało. No i tak sobie kminie, bo co ja robiłem z tym komputerem? Modyfikacje każde, nie. Modyfikacja, my nawet wyrzuciłem wszystkie mody. Podstawka też nie działa, my wszystko. Nie, kurwa, no załamę się, mówię to, nie? Z jednej strony. No bo, wiecie, tyle czasu nagrywam, no jednak chciałbym to kontynuować. No dobra. No i tak na sobie kminie. Co tu mogę, co ja zrobiłem, że teraz po prostu nie działa. No i tak sobie kminie. Nie, kurwa, aktualizacja z karty graficznej. Mówię, ale kurwa, przecież na sterownikach nie powinno mieć to nic wspólnego. Ale zdziwiłem się, bo jednak miało. Wsiądłem stary jeszcze driver chyba z... jeszcze dwóch miesięcy? Miesiąca? W tym stylu? Nie, ale jest fizyk. No jak się już bawić, to się bawić. Jak nie, to będę kombinował z komputerem. Jak nie, to wyznanym do końca nagrywać i na koniec roku kupię sobie kompa. No i patrzcie, jaki jest ten złożył, że zainstalowałem stary sterownik. Farming zaczął działać. Zaczął działać. A ja powiem szczerze, 4 dni nic nie mogłem zrobić. Nic. Nie się wkurwiałem. Mówię już, kurwa, kaplica, mówię, dobrze, że filmików miałem na zapas ponagrywanych. Miałem możliwości. Więc chyba jakoś opatrzność między mnie i drugiej strony mnie trzymało, że jednak tych filmików miałem na zapas ponagrywanych. To jest pojemne. Więc nie ma takiej tragedii. Ale powiem szczerze, że naprawdę byłem załamany. Gdyby aktualizacja z sterowników karty graficznej spowodowała to, że no wypierdoli mi się, szukaj mi się najważniejsza gra na moim kanale, czyli farming. Wypierdoli mi się, nie będę nagrywać, bo reszta nie ma problemu. Nic się nie działo. Wszystkie inne graki działały na Steamie. Skoro inna działało. Karta graficzna, itd. Nawet plaka była, nawet mniejsze obciążenie miała niż dotychczas. No ale mówię, kurna, no farminga, przecież nagrywam to, nie muszę coś kombinować. Mówię, i mnie tchnęło z tymi sterownikami, odinstalowałem, zajmuję, już powiedziałem, że już kurwa więcej nie aktualizuję karty graficznej, pierdolę to, bo wtedy co kurwa najbóż nadaciłem. I tak jestem no, w dupie, krótko mówiąc, bo z czterech dysków, które mam na komputerze, tutaj mi tylko jeden. To jest w ogóle fenomen, kurwa, jakiś. Jest to wszystko. Wiecie, patrząc pod względem instalacyjnym, chciałem, powiedzmy, zbudować Farminga, to musiałem wszystko na Sylwestra, na dysku systemowym zainstalować, musiałem poorganizować względem na systemie, którym, na dysku, którym nie chciałem. No dobra. No i patrzę, ale na szczęście OBS-a mogłem, jak te filmiki też nagrywam, mogłem sobie po prostu nagrać, no już komfortowo. Właśnie dysk SSD na SATA, no to już mam uwagę na kilku dysk, czy na SATA, czy na M2,
to już mam ważne, ważne, że jest. I no, wydaje mi się, że nawet lepiej to będą, znaczy lepiej. Teraz dopiero będę kombinował, ustawiał całego OBS-a, ustawiał sobie wszystko. Po prostu, żeby to jakoś komfortowo wyglądało. No bo co? Najgorzej to jest to, że po formacie oczywiście trzeba wszystko pogrywać od nowa. I to jest najbardziej wkurwiające. No, nie, nawet nie będę się gryzł w język, to powiem. To jest najbardziej wkurwiające, no ale co zrobić. Ale jakoś na szczęście udało się, farming działa. No i tylko, że FPS-ów no, pozabierało dość sporo. Mimo wszystko. No ale już tam FPS-ami, FPS-ami jakoś tam sobie można dać sobie z tym radę. Zrobimy sobie to przejście jak razu. Więc to będzie elegancko. A się ocenę to zostawę tego właśnie Amazonka z tym rabę, z tą bardzo aktywną rabę. Powiem tak, to był spontan. Mówiłem, że będzie kupowany, bo mówiłem, że do tego dziennika, no jednak nie wiem, się chce zestaw mieć. Bo nie pod taki dziennik kupiłem, żeby on po prostu sobie stał, nie wiem, z... No będę czym, tak. Więc taki sobie się postanowiłem zakupić. Jeszcze będzie, nie powiem, bo jeszcze będzie, jeszcze teraz nad domiostem będzie zakupiony bez orka, to już jest nieuniknione. Po tej akcji, która właśnie była u mnie na odcinku, to będzie bezorkowiec ogarnięty. Ja tu już się dowiedziałem mniej więcej to nowo, jak to wygląda. Powiem szczerze, nie są to drogie maszyny, a powiem szczerze, roboty to robi naprawdę polennie zajebistą. Więc no takie coś trzeba będzie sobie zakupić. Wiadomo, poprzednim to kupiliśmy bezorkowcem, był pożyczony. No teraz tak sobie stwierdziłem, kurwa, no nie będę bierzał bezorkowca bez cały czas, bo to bez sensu. Więc stwierdziłem, że zamówię sobie chłopaków z płatnością w kolejnym miesiącu. No i oczywiście z odbiorem w kolejnym miesiącu, bo tego niestety na tym momencie no, nie mieli. Więc bezorkowiec będzie kupiony. Mi się zdaje, że będzie sam raz pod tego klasa, bo wiadomo, już nie szkodzi się. Już kupuję takie sprzęty pod ciągniki 140, 180 bądź nawet. Bo ten taki nieporganic 165 koni. No i powiem tak, niby to jest ciężki ciągnik. Nie oszukuję mi się, to jest ciężki ciągnik. I pucek jest 1400-1600 kg. No i powiem szczerze, tak no, buja go. Sorry, nie go buja. Na klasa. I powiem szczerze, że pewnie trzeba coś pewnie jeszcze dokupić. Ale gościu, który był też właśnie odnośnie tych przyczep, którego kupiła gospodarz. Zobaczcie tego małego case'a. I cholernie mu się spodobał. Powiedział, żeby nawigacja jest to wszystko. I powiedział, czy ja bym nie chciał tego sprzedać. I mówię, kurwa, no panie, ten ciągnik mi się podoba, ten ciągnik mi się podoba. Nie chciałbym go sprzedawać. No mi szkoda, szkoda. Ja bym panu dał naprawdę fajne pieniądze, mówi o ten ciągnik. Tylko żeby pan go sprzedał. Mówię, kurwa, panie, no bez przesady. No ale tak sobie kurwa myślę, śpiesz, nie może być się, że nic z tymi ciągnikami. Żadnych ciągników. Mówi, tak sobie myślę, może, że to nie jest i mówię jej głupie. Przedać tego małego case'a, który praktycznie powiedzieć zbudował to gospodarstwo od początku. I może kupić po prostu już pora inny ciągnik. Chcę kupić inny ciągnik, czy może na pewno nie tak niedoposażony jak te obecne, czyli case i oczywiście klas. No i powiem szczerze, no kołci mnie. Goście też daje fajną, adekwatną cenę do tego stanu, do stwierdzenia. Tam jest, no wiadomo, jest ten mankament, który był, wywany był ten budowa wałka WOM. To boli mnie trochę to, żeby to sprzedawać, dlatego też z jednej strony, a z drugiej strony co mam kurwa trzymać. I tak sobie stwierdziłem, że będę go sprzedawał, ale powiedziałem, że panie, ja go w tym momencie nie sprzedaję. To musisz pan sobie wybić z głowy. Definitywnie. Ja mam teraz ważniejsze sprawy, ważniejsze wydatki, żeby później żeby teraz kupować ciągniki, bo ja muszę mieć więcej ciągników. Mimo wszystko, że to są gabany, kurwa.
są gabarytowe ciągniki. Bo już kiedyś sam mogę powiedzieć, że też jest gabarytowym ciągnikiem. No nie oszukujmy się, C15 koni to już też nie jest jakiś tam... A ciągnik może nie jest taki wybitnie duży, ale taki powiedzmy już mały, średnio mały ciągnik, który już na pewno jest. Więc wiecie, no tutaj też muszę pod tym względem patrzeć. A jak miał kupować teraz ciągnik, no chciałbym mniej więcej te 10 koni, może więcej kupić, jak mam ten mały case. No bo jednak wiecie, już tabeczka, wychodziwanie na to sobie petce, na ten jakiś inny ciągnik, poza tym case'ie, no zobaczymy. Nie mówię nie, miał zostać, ale z jednej strony, ja powiedziałem, nie mam przemiał maszyn, mam przemiał ciągników i to jest po to, żeby po prostu nosić do takiego swojego perfekcyjnego, czyli poziomu tego, to, co ja chcę to osiągnąć. Naprawdę chcę dużo osiągnąć, bo przede wszystkim chcę mieć hodowlę bydła mlecznego w wielkości 500 sztuk, czy to będzie realne. Nie mówię, nie mówię tak, bo jak teraz nam zostało, no to już jest nie jest jakieś tam ani szybkie, ani wolne, takie pośrednie. No bo tak jednak wiecie, no teraz oba jakbym chciał stawiać, no to muszę mieć co najmniej 2,5 manki, tak jak ja bym teraz to chciał postawić. Teraz jeszcze trzeba postawić nowy dom, bo ten już się sypie. To jest kwota 700 do 1 miliona złotych. Też trzeba coś komfortowego postawić, wykończyć, umeblować itp. itd. Co to mówię? Trzeba też mieć po tym względem. Przepraszam. Zresztą się pod tym względem, a nie tylko maszyny, maszyny i pola. Więc wiecie, zobaczymy, jak w tym roku widzimy. A podejrzewam, że w tym roku jestem tylko świadomy tego, że będę chciał wykupić położnika kukurydzy, tak to mówię, podmiana kukurydzy bardziej, wykupić tą dzierżawę, bo wiem, że powinienem jeszcze rok mieć tą dzierżawę, ale z jednej strony mam to w głowie, że w przyszłym roku mogę już tych pieniędzy nie mieć. I powiem szczerze, wykupię po kukurydzach, ogólnie wykupię te dzierżawy, które wziąłem, poza przyrzywem, bo tutaj to dopiero świeża dzierżawa jest wzięta, więc tutaj nie muszę jakoś tutaj bytnio manewrować, kombinować. Ale patrzę na to z tej strony, że wiecie, no teraz kupię te pola i będę miał na własność. No paty przyjdą, itd. Jeszcze paty to wiadomo, na jakiej zasadzie nie są i też nie ma na to patrzeć bytnio, ale wiadomo, będę miał, to będę miał świadomość w głowie, że jednak wiecie, czy na wozy kupić cokolwiek, tak to muszę kopiować. A wiecie, no jakoś tak po prostu człowiek będzie komfortowy i sobie szczęśliwy, że ktoś nie przyjdzie mi teraz i powie, dobra, kupuj, obawiałeś, kupuj, nie to ci obchodzi, nie? Więc tak, myślę, że tak milion, od 700 do miliona złotych sam dom. No chyba, że się uda dalej to postawić, to był zajebiście szczęśliwy. Dobra, też w kosztach 2,5 miliona, myślę, że to takie minimum na 100 sztuk. Więc no, to już taka kwota naprawdę jest, nie jest mała, wiadomo. Więc no, trzeba jakoś tutaj sobie będzie radzić, naprawdę, zdrowo, kombinować, żeby to zrobić. Mówię, teraz w kolejności pierwszej jest to dom. Maszyny, czy park maszynowy, tu, znaczy maszynowy park i budynki mam jakieś tam względne już ogarnięte, tak? Więc to jest taki plus. Więc 800 tysięcy chciałbym uzbierać, tak to powiem, ze swoich środków. Mieć postawione to ze swoich środków i mieć to z głowy. Czy to będzie zrobione w ciągu tego sezonu? Ni chusteczki. No chyba, że naprawdę te krowy tak będą. Chyba, że... Zjebać mi się chce, spać mi się chce. Znaczy, chyba, że tak robię, tak? Będą teraz tam fajnie, cudownie dawałem mleko, no to wtedy moć może, ale myślę, że co najmniej te, myślę, tak dwa sezony będzie to adekwatnie. Jeszcze tak myśląc subiektywnie, jeśli ja zarabiam w przybliżeniu 70 tysięcy, chyba, że za mleko, 70,
tysięcy, no zarabiam. No wiadomo, załóż, kiedy to, to trzeba to podcinać, ale 70 tysięcy zarabiam. Więc można powiedzieć, 10 miesięcy mamy zarobione typowo to na właśnie na bolsowienie domu. Ale no wiadomo, trzeba też liczyć to na paszę, która też wychodzi na 30 tysięcy. Więc no, z tego zostaje nam 40 tysięcy. Wiadomo, jeszcze utrzymanie siebie. Ewentualnie jakieś naprawy, to wszystko też trzeba mieć to no po prostu z tyłu głowy. No tak powiem szczerze, za dużo nam tych pieniędzy zostaje. Myślę, że tak 20 tysięcy... Myślę, że tak 20 tysięcy na czysto pewnie będzie nam zostawić. Jak mi tak się zdaje, no. Zobaczymy, nie będę zadbał. A to będzie wychodził. Więc no mówię, na te 2 lata muszę co najmniej pewnie trzymać te pieniądze, żeby no móc komfortowo myśleć o tym, żeby postawić sobie nowy dom. Ale to mam pewnie sobie nowy dom, bo też muszę w czymś mieszkać, bo prawdopodobnie ten dom będzie stawiany tam na samym miejscu, to jest właśnie postawiony ten obecny. Chociaż też się staram delikatnie go przesunąć do tyłu i wtedy dopiero stawiać ten dom. Bo jakoś mi się to bardziej siedzi, powiem szczerze. Przesunąć, później tu będziemy jakoś zadaszenie robić. Nie wiem. Dziwnie to zabrzmiało w momencie, żeby stawiać zadaszenie przy domu. No ale chcę pchać to, chcę ten rozbyt robić, więc tu gdzieś też muszę mniej więcej ulokować to miejsce. No a tego miejsca zbytnio nie mamy. Wiadomo, nie kupujemy tej ziemi. Ale z drugiej strony musimy ujmować ziemi swojej, bo mam od początku. Musimy ujmować, żeby to po prostu postawić jakiekolwiek maszyny, tak? Nie przez maszyny, tylko obiekty. No i to tak trochę, wiecie, no, średnio to z jednej strony wygląda, więc mówię, no, zapomnę, trzeba na tym sobie dziwnie odpowiedź. Dobra. Nie będę przedłużał. Dzisiejszy odcinek byłby to na tyle. Na tym pięknie zestawie. Jeśli się nie spodobał, to się w górę komentarz, nie za oglądanie i trzymajcie się do tego odcinka. Na razie, cześć.